Czy masz świadomość? Stawiam tezę, że podstawową przyczyną wojny rosyjsko-ukraińskiej, a zarazem logicznym wytłumaczeniem wielu związanych z nią wydarzeń, jest zastawienie przez Stany Zjednoczone pułapki na Rosję, która w nią wkroczyła. Zbigniew Lewicki. Każdy, kto ma elementarne pojęcie o geopolityce, powinien był to przewidzieć. Zachód wkraczał na podwórko Rosji i zagrażał jej kluczowym interesom strategicznym. John Mearsheimer, Wielkie Złudzenie. Trzy wielkie cele imperialnej geostrategii powinny być następujące. Przeciwdziałać spiskom wasali i utrzymywać ich zależność polityczną. Dbać o bezpieczeństwo lenników i czynić ich uległymi, a także nie dopuszczać, aby barbarzyńcy się jednoczyli. Zbigniew Brzeziński, Wielka Szachownica. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Zbigniew Lewicki, politolog i amerykanista, między innymi autor 5 tomów historii cywilizacji amerykańskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, twierdzi pan, że wojna na Ukrainie to korzystny konflikt z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego on jest korzystny dla Amerykanów? No to twierdzenie, do którego się oczywiście przyznają, jest pewnym uproszczeniem, a zarazem no, takim skrajnym cynizmem. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale proszę zauważyć następujące kwestie. Ukraina jest państwem w bezpośrednim zainteresowaniu Rosji. Ukraina jest zarazem państwem w marginalnym zainteresowaniu Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Stany Zjednoczone, co do zasady, nie miałyby powodu ani celu tak intensywnie angażować się w wojnę w Ukrainie. A to zaangażowanie amerykańskie przecież no, bardzo intensywne, jeżeli chodzi o zaangażowanie finansowe, no ale także polityczne i to nie ulega wątpliwości. Otóż Stany Zjednoczone w tym konflikcie moim zdaniem mają takie 3 nadrzędne no, interesy, tak trzeba to powiedzieć. Pierwszy, najważniejszy, to jest osłabienie Rosji. Osłabienie Rosji pod względem militarnym i politycznym. I to się oczywiście dzieje. Możemy oczywiście mówić, że Rosja jeszcze ma zasoby, że to nieprawda, że to już jest państwo, prawda, pokonane i tak dalej. Takie tezy pojawiają się tu i ówdzie. I to jest prawda formalnie biorąc. Ale w rzeczywistości Rosja no, zmniejszyła w bardzo dużym wymiarze swoje zapasy broni różnorakiej, pozajądrową. Straciła bardzo wielu żołnierzy i to nieistotne, czy to jest 20, 50 czy 100 tysięcy, ale te straty nie są minimalne. I poniosła ogromną klęskę, jeżeli chodzi o odbiór Rosji w świecie. Oczywiście są państwa, które stoją po stronie Rosji i będą zapewne stały jeszcze przez dłuższy czas, kilka państw europejskich, ale płacą za to cenę i powoli się z tego wycofują. To była pierwsza grupa, to znaczy osłabienie pozycji Rosji. Druga to jest sprawdzenie własnej broni. Wiadomo, że broń najlepiej sprawdza się w warunkach bojowych, i poniekąd w Wietnamie to właśnie się działo, chociaż oczywiście Wietnam to kwestia bardziej skomplikowana, ale poza wszystkim to także był sprawdzian skuteczności rozmaitych rodzajów broni. A w Ukrainie wychodzi to jeszcze wyraźniej, bo ta nowoczesna broń, oczywiście Amerykanie nie dostarczają Ukrainie super tajnych, super nowoczesnych egzemplarzy. Te czołgi, jakie mają być przekazane, mają nie mieć tej słynnej, prawda, osłony uranowe i tak dalej, ale mimo wszystko można sprawdzać bardzo wiele rodzajów broni
jak one działają w warunkach rzeczywistej walki z przeciwnikiem. Element, odwrotność drugiego, to jest przechwytywanie broni rosyjskiej. Ona oczywiście po przechwyceniu przez Ukraińców jest przekazywana Amerykanom, którzy poszczególne egzemplarze badają, rozbierają, analizują. I mamy tu do czynienia z bezcennym zupełnie procesem oceny zdolności militarnych głównego, potencjalnego, a teraz nie tylko potencjalnego przeciwnika, tych wszystkich informacji, że tak powiem, rzeczywistych Stany Zjednoczone nie mogłyby uzyskać w inny sposób. Więc oczywiście, że cenę płaci Ukraina, cenę płacą Ukraińcy. Stąd to pojęcie korzystne, którego użyłem, no trochę się waham, żeby to nie wyszło na to, że Amerykanie celowo doprowadzają do strat Ukraińców. Tak nie jest. Ale wykorzystali, no właściwie do maksimum, przynajmniej do tej chwili, nadarzającą się okazję. Nikt nie mógłby stworzyć tak świetnej okazji jak Moskwa swoimi niemądrymi działaniami, a Amerykanie wykorzystali to maksymalnie. Panie profesorze, wymienił pan te trzy czynniki, ale rozumiem, że pojawia się też jeszcze czwarty czynnik związany z przemysłem zbrojeniowym, z fabrykami w Stanach Zjednoczonych. A, no tak, oczywiście tak. No znaczy, ja myślałem o kontekście międzynarodowym, natomiast w kontekście wewnętrznym, no doskonale wiemy, że w czasie konfliktu zbrojnego bardzo rozwija się przemysł zbrojeniowy, no bardziej państwa zwycięskiego w cudzysłowie lub bez cudzysłowu, no ale tu z tym właśnie mamy do czynienia. Więc ta ogromna pomoc amerykańska dla Ukrainy to nie jest pomoc w postaci zakupu broni gdzie indziej. Z tym mają problemy oczywiście państwa europejskie, przynajmniej niektóre z nich, które miałyby dostarczać Stanom Zjednoczonym, przepraszam bardzo, Ukrainie sprzęt wytworzony w Stanach Zjednoczonych. Natomiast skoro ten sprzęt jest wytworzony w Stanach Zjednoczonych, to pracuje przemysł zbrojeniowy amerykański, no i to powoduje, czy to daje bardzo ciekawe efekty gospodarcze. To, że Stany Zjednoczone dość łatwo wychodzą z kryzysu gospodarczego. Nie jest oczywiście tylko produkcja, płace, podatki i tak dalej, i tak dalej. No i to jest ten wewnętrzny aspekt korzyści amerykańskiej z konfliktu w Ukrainie. No tutaj mi się przypomina to słynne pożegnanie prezydenta Eisenhowera, który mówił o kompleksie wojskowo-przemysłowym i ostrzegał opinię publiczną przed nim. Ale miał trochę co innego na myśli. Jemu chodziło o to, że przemysł zbrojeniowy wymusza na Pentagonie pewne kontrakty, kosztowne kontrakty, tam gdzie one nie są konieczne. Tam, gdzie można korzystać z istniejącego już sprzętu, a zmiana na nowszy nie wnosi wiele do potencjału wojskowego. A z kolei pracownicy Pentagonu po jakimś czasie przechodzą do przemysłu zbrojeniowego i to kółko się zamyka. On to mówił krytycznie, ale tutaj mamy sytuację inną. To nie chodzi o wymuszanie przez przemysł zbrojeniowy zamówień w Pentagonie, tylko o zamawianie przez Pentagon broni, którą dostarcza do Ukrainy. Także tutaj jest w innym kierunku to działa i ja bym tego tak nie porównywał, chociaż sam termin kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego zrobił oczywiście wielką karierę. Panie profesorze, Extending Russia to tytuł raportu, który został opublikowany w 2019 roku. On został przygotowany przez analityków RAND Corporation, think tanku powołanego przez amerykańskie siły powietrzne. I jak czytałem go, to przypomniałem sobie pana słowa z zeszłego roku, gdzie pan z jednym z wywiadów powiedział, że polityka nie polega na emocjach, tylko na wyliczeniach. I mam wrażenie, odnoszę takie wrażenie, że w tym raporcie mamy też odpowiedź między wierszami albo wprost na pytanie, dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie.
Jak by pan to skomentował? No tak, ja znam ten raport. No, problem z takimi dokumentami jest taki, że no one szybko starzeją się. Akurat ten raport, prawda, jest z 19 roku, ale jest tam dodatkowe wyjaśnienie z września 2022 roku. Wie pan, no, proszę zauważyć jeszcze, może ja odpowiem na to pytanie trochę inaczej. Po części zgodnie z tym raportem, bardziej niż z pana pytaniem, może do niego wrócimy później. Mianowicie o jednej kwestii jeszcze nie mówiliśmy. To znaczy o tym, że Rosja poniosła ogromną stratę, wzmuszając inne państwa do znalezienia alternatywnych źródeł surowcowych. Potęga Rosji, jeśli możemy tak mówić, czy siła Rosji, to oczywiście jest w tym raporcie również pokazane, polegała na tym, że Rosja mogła szantażować inne państwa dostarczaniem lub niedostarczaniem rozmaitych surowców, głównie energetycznych, ale nie tylko. I w tej chwili ta pozycja Rosji uległa ogromnemu zredukowaniu. To nie o to chodzi nawet, czy Rosja nadal zarabia dewizy na sprzedaży gazu czy ropy, bo częściowo zarabia oczywiście nadal. Ale o to, że świat przestał się bać Rosji. Świat przestał się bać tego, że Rosja zamknie jakiś rurociąg albo odmówi sprzedaży tego czy innego surowca. To była jedyna właściwie, no pomijam oczywiście broń nuklearną, jedyna prawdziwa siła Rosji. Jak nie będziecie grzeczni, to nie będziecie od nas dostawać tego czy owego. W tej chwili my wszyscy, w Polsce to bardzo wyraźnie widać, ale przecież nie tylko w Polsce, znaleźliśmy inne sposoby i Rosja straciła możliwość szantażu świata. I bardzo wyraźnie o tym ten raport mówi, prawda? Oczywiście w kontekście dostarczania surowców energetycznych przez Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. No, dlaczego wybuchł ten konflikt? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj rzeczywiście trzeba się odwołać do jakichś pojęć z jednej strony politologicznych, z drugiej strony psychologicznych. Politologiczne to będzie przede wszystkim to, że Rosja chciała pokazać światu, że nie można z nią igrać. Że jeżeli ktoś się nie zgadza z jej polityką, to musi się liczyć z konsekwencjami. I już mówiliśmy o tym, że akurat ten aspekt no, został skompromitowany, jeśli tak można powiedzieć. Psychologicznie, czy jakkolwiek to nazwać, no pamiętajmy, że dla Rosjan Ukraina jest częścią ich państwa. My sobie z tego nie zawsze zdajemy sprawę, że kwestia niepodległej Ukrainy i tak dalej, to nie jest myślenie rosyjskie. Ukraina była częścią Rosji, Ukrainę można było karać, pamiętamy wielki głód, prawda, zadekretowany przez Stalina swego czasu. Ukraina była podległa, ale była częścią już nie może tego Związku Sowieckiego oczywiście, ale Rosji jako takiej. I to, że Ukraina się uniezależnia, że nie chce zgodzić się na takie czy inne posunięcia, zaczęło się oczywiście od Krymu. No tutaj ja to do Krymu mam takie trochę mieszany jednak pogląd. Krym nie jest ukraiński, Krym nie jest rosyjski. Oczywiście została oderwana część terytorium suwerennego państwa, to jest jasne. Ale jeśli chodzi o historyczne spojrzenie na to, czym jest lub nie jest Krym, no to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest do końca, to nie zawsze było ukraińskie, to również była decyzja Moskwy, od taki sobie wymysł. Ale stało się i należy przestrzegać, prawda, integralności terytorialnej. Ale potem Rosja szła dalej i Ukraina szła dalej. Rosja była pewna, że Ukraina jak zawsze podda się. I w tym momencie ja myślę, że to odegrało rolę w decyzji Moskwy, tej katastrofalnej dla Rosji decyzji podjęcia długotrwałej wojny z, wydawałoby się, i tak jest, dużo słabszym militarnie państwem, co kompromituje Rosję, prawda, w oczach innych państw. Więc myślę, że te czynniki odegrały rolę, aczkolwiek nie była to dobra decyzja, to chyba wszyscy wiedzą, nieważne po której stronie konfliktu.
Ja przypomnę, cytowałem na wstępie naszej rozmowy profesora Mearsheimera. Każdy, kto ma elementarne pojęcie o geopolityce, powinien był to przewidzieć. Zachód wkraczał na podwórko Rosji i zagrażał jej kluczowym interesom strategicznym. Ten cytat pochodzi z książki Wielkie Złudzenie, która została wydana w Polsce. Zachęcam Państwa do tego i fragment jest na stronach Tygodnika Spraw Obywatelskich. I Panie Profesorze, proszę o komentarz do tych słów Pana Profesora Mearsheimera. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No, przede wszystkim tutaj rzeczywiście wyraźnie wychodzi ta kwestia, że jest to tekst sprzed tego konfliktu. Natomiast pomijając już to, on w ogóle jest dość kontrowersyjnym, prawda, komentatorem, ta jego książka o roli Izraela w polityce amerykańskiej, który był współautorem, wywołała ogromny zamęt, że tak powiem, w amerykańskiej polityce, ale to było na marginesie. Otóż to jest myślenie, jakby to powiedzieć, nie tyle elementarne, jak pisze Mearsheimer, prawda, tylko myślenie blokami politycznymi i to trochę tak, prawda, jak kiedyś było takie myślenie w Stanach Zjednoczonych, że należy Europę Zachodnią pozostawić we władaniu Rosji. No bo nie wywołujmy, prawda, żadnych wielkich wstrząsów. Podzielmy świat na dwie części. Tu mamy oczywiście Jałtę, Jałta się kłania. A potem już, dobra, to jest blisko Rosji, więc nie wolno tego dotykać. To nie jest myślenie do zaakceptowania. To nie jest myślenie, bo to myślenie oznacza oddanie państw niezależnych albo historycznie niezależnych we władanie wrogiego mocarstwa. Była taka pseudodoktryna amerykańska Sonnenfelda swego czasu, która to właśnie mówiła, żeby nie wtrącać się, Europa Wschodnia jest we władaniu Moskwy i już. Argument, jaki dalej jest w tym tekście, prawda, że co by było, gdyby Chiny chciały zbudować swoje rządy w Kanadzie czy Meksyku, jest nietrafiony. Jest nietrafiony dlatego, że Stany Zjednoczone prawie nigdy, no historycznie jakiś jeden przykład możemy znaleźć, nie dążyły do ekspansji terytorialnej. Nie dążyły do tego, by zająć terytorium, by odebrać ludności czy państwu niezależność. Stany Zjednoczone były czy są państwem imperialnym ekonomicznie, ale nie politycznie. W związku z tym nie do przyjęcia jest taka teza, żeby podział świata, który wywodzi się ogólnie biorąc z okresu po II wojnie światowej, uznać za zamknięty, żeby go nie ruszać i żeby nic nie zmieniać. Nie mogę się z tym zgodzić, to naprawdę jest cynizm w tym przypadku. Cynizm osoby z wielkiego mocarstwa, która nie dostrzega, na czym polegają dążenia do suwerenności, dążenia do niepodległości i niechęć do zaakceptowania państwa, które wzięło sobie, moje państwo, powiedzmy, jako łup wojenny albo w inny sposób nad nim zapanowało. Panie profesorze, a kto traci na wojnie za naszą wschodnią granicą? No, to jest dobre pytanie, bo traci Ukraina oczywiście. Traci Ukraina, no bo nie łudźmy się, jej się nie da od tak odbudować. To nie są Niemcy po II wojnie światowej. Porównanie oczywiście jest niepełne, wiadomo, Niemcy przegrały wojnę, Ukraina broni się i tak dalej, ale zostały bardzo poważnie zniszczone, otrzymały ogromny zastrzyk gotówki i pomocy nie tylko finansowej, ale społeczeństwo było przygotowane, społeczeństwo było zdyscyplinowane, społeczeństwo było uczciwe poza wszystkim innym, prawda? I ta pomoc została wykorzystana, plan Marshalla
i tak dalej do sprawnej odbudowy. W Ukrainie mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. No widzimy nawet teraz, trwa wojna, prawda? A jakiś jeden typ z drugim kradnie pieniądze, które przeznaczone są dla wyżywienia dla żołnierzy i to na ogromną skalę, kilkunastu, kilkudziesięciu milionów dolarów. No to jest niestety tradycja wschodnia. I ta tradycja będzie przeszkadzała w odbudowie, ponieważ jeśli nawet świat się zdecyduje dać jakieś fundusze, czy nawet duże fundusze, to pytanie, jak one zostaną spożytkowane. I ja tu nie mam złudzeń, że Ukraina tak się zachowa jak Niemcy po II wojnie. Więc pomijam już straty w ludziach, które są oczywiste i nie do odrobienia przez pokolenie czy dwa, to jest jasne. Ale także straty no, w infrastrukturze, które są przeogromne, zburzone, zniszczone miasta, zburzone, zniszczone fabryki, elektrownie i tak dalej, i tak dalej. Długo by to można wymieniać i jeżeli nawet uda się znaleźć sposób na zakończenie tego konfliktu, no to co dalej? A czy się uda znaleźć taki sposób, to jest zupełnie inna kwestia, ponieważ obie strony, ale szczególnie Ukraina, bardzo mocno okopała się na tych pozycjach i to, co mówi Zełenski, że musimy odzyskać wszystko, łącznie z Krymem. Jeżeli to jest tylko propaganda, to można zrozumieć, ale jeżeli będzie tak, takie stawiania żądał w poważnych rozmowach rozejmowych, no to oczywiste jest zupełnie, że tego się nie da zrealizować. Ale tak czy owak cenę płaci przede wszystkim Ukraina, natomiast inne państwa, Polska, NATO, no znowu powiem cynicznie, zyskują. Nie mielibyśmy tak wielkiej obecności amerykańskiej w Polsce, nie mielibyśmy takiego wsparcia ze strony NATO, nie byłoby rozszerzenia NATO o państwa skandynawskie, które nie chciały do NATO wstąpić, a nagle wstąpiły, to znaczy Rosja została no, jeszcze bardziej okrążona w cudzysłowie przez NATO. My tu wszyscy zyskujemy, a to, że traci Rosja, to jasne. Do tego już nie ma co wracać, bo o tym mówiłem dzisiaj. Ale Rosja traci na własne życzenie, a Ukraina traci, bo właściwie no co miała do wyboru? Poddać się albo walczyć. No, wybrali walkę, co jest zgodne także z naszą tradycją. Właśnie, tak jak pan odpowiada na to pytanie, to przypomniała mi się książka Stiglitza, Wojna za 3 biliony dolarów, prawdziwy koszt konfliktu w Iraku. I bardzo państwu polecam lekturę tej książki, bo myślę, że w większości nie zdajemy sobie sprawy, jak kolosalne są koszty każdej wojny. Tutaj jest Stiglitz opowiada o wojnie w Iraku, natomiast myślę, że to, co pan podkreślał, jeśli chodzi o infrastrukturę też w ogóle Ukrainy, ale też o kwestie takie związane społeczne, Stiglitz bardzo dobrze to analizuje i przenosząc przynajmniej elementarnie czy analogicznie tą sytuację z tej książki Wojna za 3 biliony dolarów na sytuację Ukrainy, w której ona się znalazła, no to ja powiem szczerze, włos mi się jeży na głowie, jak są to przerażające i astronomiczne koszty. Ale pamiętajmy, że Stiglitz oczywiście noblista i tak dalej, no jest niewątpliwie ekonomistą, nazwijmy to liberalnym, żeby nie użyć tego słowa właściwego, prawda, czyli lewicowym, ale powiedzmy, że liberalnym. I znowu koszty wojny dla Stanów Zjednoczonych to jest właśnie przemysł zbrojeniowy. Co innego koszty efektów wojny w kraju, w którym ta wojna się toczy. Ale Stiglitzowi głównie jednak chodziło o to, że Amerykanie wydali na Wietnam, wydali na Irak ogromne kwoty i on, przecież on o tym wie, ale udaje, że nie wie, że to były koszty wewnętrzne, a nie koszty na zakup czegokolwiek za granicą. Ogromna różnica i to jeden z tych zabiegów Stiglitza, no, którego poglądy, prawda, no, są powszechnie szanowane jako ekonomisty, ale niekoniecznie jako specjalisty od kwestii politycznych. Dobrze, kolejne pytanie. Czy na Ukrainie mamy do czynienia z wojną zastępczą między Stanami Zjednoczonymi a Chinami?
Nie, Chinami nie. Nie rozumiem w ogóle tutaj włączania Chin. Chiny są na uboczu. Chiny się nie włączają w ten konflikt specjalnie i potęga Chin jest bardzo wątpliwa. Pamiętajmy o wielkich problemach Chin, o tym, że ich tak zwana potęga gospodarcza zbudowana jest na kruchych podstawach, czyli minimalnej płacy dla robotników, fatalnych warunków życia i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prawdziwa potęga gospodarcza. Chiny, obawiano się powszechnie, że Chiny będą chciały wykorzystać konflikt w Ukrainie dla przeprowadzenia operacji przeciwko Tajwanowi. Ale mam wrażenie, że Waszyngton skutecznie wybił Chinom ten pomysł z głowy, a Chiny z przyjemnością patrzą na to, jak Rosja się osłabia, jak traci na znaczeniu, bo przecież konflikt chińsko-rosyjski ma długą tradycję i wcale się nie zmniejszył, nawet w okresie komunistycznym w jednym czy drugim państwie, a nie wiem jak teraz to nazwać, socjalizm kapitalistyczny albo kapitalizm socjalistyczny, który w tej chwili tam panuje. Nie, więc Chiny się w to nie włączają, natomiast korzystają z tego, że Rosja się osłabia i mają wyraźną nauczkę, że Stany Zjednoczone są gotowe do bardzo daleko posuniętej pomocy dla państw, którym chcą pomóc i to ich też powstrzyma, jak sądzę, przed zbytnimi awanturami w kwestii Tajwanu. Na wstępie cytowałem Zbigniewa Brzezińskiego z jego książki Wielka Szachownica. Przypomnę, trzy wielkie cele imperialne geostrategii powinny być następujące. Przeciwdziałać spiskom wasali i utrzymywać ich zależność polityczną, dbać o bezpieczeństwo lenników i czynić ich uległymi, a także nie dopuszczać, aby barbarzyńcy się jednoczyli. Panie profesorze, kim są dzisiaj wasale, kim lennicy, a kim barbarzyńcy w perspektywie patrzenia na świat Stanów Zjednoczonych? No więc tu znowu ta sama sprawa. Wielka szachownica, bardzo ciekawa analiza, ale sprzed dość już, nie z tej epoki, prawda? Więc takich terminów dzisiaj nikt już nie używa. To jest jednak książka z epoki właśnie dwubiegunowości i jakby walki tych lenników między sobą, którzy walczyli i utrzymywali te państwa podległe, znowu postjałtańskie, czy jakkolwiek to nazwać, w posłuszeństwie. Ja nie potrafię tego przenieść na dzisiejszą rzeczywistość, bo jednak ona się dramatycznie zmieniła. Dramatycznie się zmieniło miejsce NATO chociażby, prawda? I znaczenie NATO, które czymś innym było w okresie zimnej wojny, czymś innym jest dzisiaj. Więc ja myślę sobie, że przeciwdziałać spiskom wasali, nie bardzo to widzę. Oczywiście Rosja tak się zachowała w stosunku do Ukrainy. Dobrze, tutaj mogę się zgodzić, że uda się odnieść tamtą wizję do dnia dzisiejszego. Natomiast myślę, że to jednak świat dzisiaj inaczej wygląda. Jestem przekonany, że gdyby Brzeziński dzisiaj pisał tę książkę, to ani nie byłaby to wielka szachownica, ani nie byłoby to tej wizji. Jednak musimy pamiętać, że takie analizy, znakomite skądinąd, datują. I nie można tego odnieść, to już ile lat? Kilkadziesiąt od kiedy ta książka została napisana, więc myślę, że nie powinniśmy, trzeba ją znać, ale niekoniecznie dostosowywać się do dzisiejszej rzeczywistości. Bo ja specjalnie tutaj to zacytowałem, bo część komentatorów, ekspertów w Polsce na przykład zwraca uwagę na to, że tymi lennikami to możemy być my jako Polska, a barbarzyńcami, nie wiem, dogadująca się Rosja z Chinami. Nie, ja w ogóle nie kupuję tego. To trudno dyskutować z takimi tezami, które dla mnie są zupełnie niespójne. Nie, nie potrafię się tego ustosunkować. Nie widzę uzasadnienia dla takiego myślenia. Myślę, że jednak to nie jest do końca. Brzeziński pisał to w okresie globalnej polityki dwubiegunowej. Z dwoma wielkimi mocarstwami i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to się dramatycznie zmieniło, więc myślę, że jak ktoś chce na siłę
dostosować to do dzisiejszej rzeczywistości, no oczywiście wolna wola, ale ja się pod tym nie podpisuję. A panie profesorze, co o grach imperialnych mówi nam incydent z chińskim balonem nad Stanami Zjednoczonymi? To bardzo ciekawa sprawa, bo Chińczycy wyraźnie chcieli pokazać Stanom Zjednoczonym, że mogą im zagrać na nosie. Bo innego wytłumaczenia nie ma, szczególnie w sytuacji, kiedy miała być wizyta Blinkena i tuż przed tą wizytą, prawda, dochodzi do takiej sytuacji. Pamiętamy, przynajmniej część z nas pamięta, część wie o incydencie z samolotem U-2 przed szczytem i odwołaniem tego szczytu przez Chruszczowa. I to jest tego samego typu zachowanie. Zagrajmy na nosie i zobaczymy, czy się uda. Gdyby się udało, to Stany Zjednoczone byłyby państwem upokorzonym. Ponieważ się nie udało, no to tego typu prowokacja nie wyszła. Natomiast gry imperialne, Chiny bardzo chcą, żeby je uznawać za wielkiego gracza. Chiny chcą pokazać, że potrafią działać na całym świecie, mają potem siłę, mają możliwości. Ale jak powiedziałem przedtem, ja myślę, że jednak kwestia siły Chin to naprawdę nie ma porównania z siłą Stanów Zjednoczonych i to są takie gierki, być może uzasadnione z punktu widzenia wywiadowczego, na tym się tak dokładnie przecież nie znam, ale z punktu widzenia politycznego to ja myślę, że to była próba zagrania na nosie, no, która zakończyła się niepowodzeniem, dała możliwość Bidenowi okazania zdecydowania, możliwość Republikanom skrytykowania Bidena, że za późno i tak dalej, i tak dalej. Ale czy Chiny rzeczywiście musiały to czynić? Może dlatego, że już przedtem takie próby były i kończyły się sukcesem, więc tym razem Chiny poszły na całość. Ale proszę pamiętać, że zawsze jest taka możliwość, to widzimy chociażby historycznie na wybuchu wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, że ktoś na znacznie niższym poziomie podejmuje decyzję wbrew woli lub bez konsultacji z wysokimi czynnikami. A potem mamy sytuację, której nikt właściwie nie chciał. Tak przecież wybuchła wojna secesyjna. I tutaj może być też taka sytuacja, że po prostu szefowie wywiadu chińskiego i tak dalej postanowili w ten sposób zagrać, niekoniecznie może uzyskując bezpośrednią zgodę najwyższego autorytetu. No właśnie, bo rozumiem, że to chyba też Clausewitz o tym mówił, że w wojnie jak w żadnej innej działalności bardzo dużą rolę odgrywa przypadek. Tak. I rozumiem, że tutaj też jakby stąpamy na bardzo kruchej pszcze. Tak, zgadzam się i no Stany Zjednoczone zachowały się rozsądnie. No ale znowu, jeżeli wyłowią te szczątki, prawda, i zbadają, no to może oni zyskają więcej z analizy tego, co w tym balonie było, niż Chiny z tego, co ten balon zebrał, bo nie wiadomo, czy ten balon przekazywał informacje w czasie rzeczywistym, czy tylko zbierał je, co jest bardziej prawdopodobne, gromadził i nie zdążył, prawda, tego przekazać do Pekinu i wtedy zysk Stanów Zjednoczonych byłby oczywisty, a Chin strata również oczywista. W tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj Zbigniew Lewicki, profesor, politolog i amerykanista, obecnie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor 5 tomów historii cywilizacji amerykańskiej. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.